Zespół Szkół Tęcza zakończył właśnie kolejny interesujący projekt polsko-niemiecki. Tym razem przeznaczony został w całości dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat i dotyczył bardzo lubianego przez uczniów tematu kulinarnego. W zajęciach wzięła udział bardzo duża grupa, która podzielona została w zależności od wykonywanych zadań. W projekcie Niemiecko-Polska Szkoła Gotowania bierze udział ponad 40 osób. Zostało to w ten sposób zaplanowane, aby uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa gotuje właśnie tutaj w tej pięknej kuchni uczniowskiej w szkołach Tęcza w Zgorzelcu, a druga grupa ma animacje językowe. Aby zajęcia nie były dla dzieci nużące, to projekt został podzielony na 6 spotkań, które rozsiane zostały w dłuższym 4-miesięcznym okresie. Na każdym ze spotkań uczniowie mieli okazję poznać tradycje kulinarne innego fragmentu Niemiec, a także uczestniczyć w zupełnie innym zestawie animacji, które zostały zorganizowane przez wychowawców z Polski oraz Niemiec. Wszystko to powstało dzięki funduszom, które szkole udało się pozyskać. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. To jest w ramach funduszy Polska-Saksonia, Interreg. Są to fundusze na lata 2014-2020. 85% dofinansowania otrzymujemy i projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie kompetencji językowych, poznanie tradycji żywieniowych kraju sąsiada, czyli naszego właśnie sąsiada ze strony zachodniej, Saksonii. Ma również na celu to, aby dzieci ze sobą swobodnie mogły się komunikować, poznawać właśnie słownictwo w tym kierunku. Co najważniejsze, również same dzieci zdają sobie sprawę z tego, że właśnie dzięki różnorodnym animacjom mogą się czegoś nauczyć i robią to w bardzo naturalny i prosty sposób. Uczymy się przez zabawę. Na przykład języka niemieckiego, angielskiego, polskiego. Ważne w tym wszystkim było to, żeby animatorzy byli w stanie wymyślić takie zadania, aby dzieciom się podobały i chętnie w nich uczestniczyły. Mogliśmy więc zaobserwować całkiem sporo klasycznych wyzwań, które znamy na co dzień. Mówiliśmy się, że muzyka gra i jak przestanie grać, to musieliśmy usiąść, a ten, co nie usiądnął, to przegrywa i się zabiera krzesło. Część zabaw była natomiast nieco bardziej skomplikowana i wymagała od uczniów wykorzystania w praktyce umiejętności językowych. Uczyliśmy się mówić z grupą niemiecką. Robiliśmy plakaty i takie karty pracy. Jako że zajęcia dotyczyły kulinarii, to nie obyło się również bez zabaw, które konkretnie dotyczyły tej tematyki i jednocześnie pozwalały na powiększenie właśnie zasobów słów w tym zakresie. Malowaliśmy garnki, do których przyklejaliśmy różne przyprawy. Mieliśmy różne obrazki warzyw i musieliśmy nawzajem mówić do siebie i pytać, jak nazywa się dana rzecz. Zabaw ze słówkami było znacznie więcej w trakcie tych 6 spotkań, choć w każdym chodziło właśnie o to, aby w prosty sposób zapamiętać jak najwięcej. Pani pisała na tablicy nazwy potraw, to były też po niemiecku i można było się tak jakby nauczyć. W tym samym czasie, kiedy odbywały się animacje, po drugiej stronie szkoły trwała kulinarna walka z ciekawymi potrawami, które wymyślali instruktorzy. Większość z nich należała do tradycji różnych regionów, zarówno Polski, jak i Niemiec. Dzięki czemu dzieci mogły zobaczyć, co jadają ich koledzy. Przygotujemy dania kuchni saksońskiej, dzieci wykazują się tym samym kreatywnością. Są jakby głównodowodzącymi my, jako nauczyciele jesteśmy, tylko pełnimy funkcję wspomagającą. Jak więc widzimy, dzieci miały okazję praktycznie samodzielnie przygotować wybrane potrawy. W zależności od miesiąca była duża różnorodność. Najpierw robiliśmy zapiekankę, a później zupę grzybową i sok. W trakcie praktycznie każdych zajęć mieliśmy jedzenie typowo obiadowe, które połączone było również ze zdrowymi, słodkimi przekąskami. Dzieci pracowały zarówno na mięsie, jak i na warzywach oraz rybach. Gotowaliśmy na przykład babeczki, gotujemy teraz. Wcześniej gotowaliśmy lasagne i gotowaliśmy nuggetsy. Bardzo dużo gotowaliśmy i było bardzo fajnie. My będziemy robić muffinki, jakąś tam różową zupę i koktajl bananowo-wiśniowy chyba i jeszcze makaron z owocami i łososiem. Ciasto kokosowe z mandarynką, zupę krem grzybową i
Jeszcze zapiekankę z makaronem. W części praktycznej polsko-niemieckiej szkoły gotowania jedną z najważniejszych rzeczy była samodzielność dzieci. Instruktorzy pomagali pogrupować pracę i przydzielić zajęcia, jednak dzieci zdane były na siebie, jeśli chodzi zarówno o te prostsze, jak i trudniejsze czynności. Najpierw trzeba było odkroić ogonki od truskawek, potem je porządnie umyć z piasku, pokroić je do babeczek, a potem musiałam obierać jajka i wybierać skorupki, żeby je wysuszyć. A po przygotowaniu posiłku trzeba było również przygotować miejsce, aby można je było skonsumować, a także doprowadzić stanowisko pracy do porządku. Moje zadanie to najpierw było obierać czosnek i potem go kroić. Potem jeszcze kroiłam mięso i potem zamiatałam podłogi. W trakcie tworzenia tego typu projektów, które skierowane są do dzieci, postawić można dwa główne pytania. Jednym jest skuteczność wobec postanowionych celów, drugim jest to, czy będzie się on podobał dzieciom. W tym wypadku obydwie odpowiedzi są z całą pewnością na tak, a potwierdzenie dali sami uczniowie i to często w humorystyczny sposób. Jest udany, było bardzo pyszne jedzenie, no i było dużo jedzenia i każdy się chyba najadł. Ten głos z całą pewnością nie jest odosobniony, a potwierdzenia nie musieliśmy długo szukać. Tak, jestem zadowolona, że uczestniczę w tym projekcie i bardzo się cieszę, że na nim jestem. Najważniejsze jest jednak to, że udało się faktycznie spełnić najważniejszy cel, którym była nauka języków obcych. Najbardziej w zajęciach mi się podobało to, że mieliśmy kontakt z grupą niemiecką. Szkolny projekt polsko-niemieckiej szkoły gotowania z całą pewnością był bardzo interesującym przedsięwzięciem, które spodobało się uczniom. Prosty, ale bardzo skuteczny sposób na naukę języków obcych, a do tego możliwość bezpośrednich ćwiczeń i rozmów z kolegami z sąsiedniego państwa. Do tego wszystkiego nauka samodzielności i zdobycie kulinarnych umiejętności poprzez praktykę i zabawę.